Witam was w moim barze. Na początek pytanie, z jakiego filmu pochodzi ten tekst? Wiśnia jest wiśnia, witaminy przede wszystkim ma. Dwie takie wypijasz i masz komplet. No, czekam na pomysły w komentarzach do tego filmu. Słuchajcie, dziś wiśniówka. Wiśniówka, czyli właściwie chyba najszerszy alkohol, bo po pierwsze możemy go kupić w sklepie, jest chyba najczęściej kupowanym likierem, ale również robimy w domu wiśniówkę, która może być zrobiona na spirytusie i jest dość mocna. Więc tak naprawdę spektrum tej wiśni jest bardzo szerokie. Ja wykorzystałem, albo inaczej wykorzystam w trzech koktajlach za chwilę wiśniówkę kupną. Ciekawi mnie, jaka jest wasza ulubiona wiśnióweczka. Wiśnióweczkę przede wszystkim pijemy jak? W szocikach, prawda? Z małpki na przystanku. Nie wolno, ale życie jest życie. Czy też wrzucamy sobie jedną lufę do kufla z piwem, robiąc takiego wiśniowego ubota. No więc dziś będzie dla tych leniuszków, którzy lubią wiśnióweczkę, ale chcieliby coś jeszcze popróbować. Proste trzy koktajle z wiśnióweczką. Zacznę od pierwszego, który będzie takim longiem po prostu, żeby go sobie posączyć w letnie gorące południe. Do szklanki wrzucam lód. Następnie wlewam 40 ml wiśnióweczki. Wiśnia jest wiśnia. Następnie dodaję troszeczkę, no tak dla przełamania, troszeczkę aromatu migdałowego, dosłownie, słuchajcie, krople. Poszły dwie. I wszystko dopełniam tonikiem. Do dekoracji ześcik z grejpfruta, ale jak pominiecie ześcik, krzywdy nie będzie. Ja tu jeszcze tak delikatnie zamieszam. I pozwólcie, że spróbuję. Lekko migdałowe nuty, na pewno wiśniowe. Czad. Czuć gorycz, jest rzeźki, lekko kwaskowy. Dobry, ja go nie będę za dużo wypijał, bo jeszcze zdjęcia będziemy robić. A propos zdjęć, kochani, zachęcam was serdecznie do naszego Instagrama. Na Instagramie przede wszystkim trzy ważne rzeczy. Są story, są receptury koktajli i coś, o co prosicie mnie w komentarzach na YouTubie, czyli kiedy porównania alkoholi. Więc teraz robimy na Instagramie recenzję, pierwsze wrażenie alkoholi, które kupuję w sklepie. W związku z tym, jeżeli jest jakakolwiek nowość w sklepie, ja to testuję. Czy wichura, czy śnieg, czy słońce dla was na balkonie, testuję nowe alkohole. A teraz kolejny koktajl z wiśnióweczką. Składam kieliszeczek. Następnie do szklanicy. Ten będzie na słodko. Do szklanicy wlewam. Cztery dychy wiśni. Następnie 20 ml śmietanki 18-procentowej. I dodaję troszeczkę tego, co właściwie w domu mamy, czyli sosu czekoladowego. Pamiętajcie, że musicie brać pod uwagę słodycz waszej wiśniówki, żeby nie przesadzić. Dobra, wszystko wstrząsam z lodem. Słuchajcie, lody wiśniowe, deserowe, coś absolutnie rewelacyjnego. Jeszcze trochę kakałko. I moja wiśnia w czekoladzie. W sam raz na ukoronowanie wieczornego
spokojnego, miłego wieczoru we dwoje. Następnie klasyk, czyli wiśniówka salo. Schładzam szkło do szklanicy. 4 dychy wiśni, a może nawet 5 dych. Pamiętajcie, to są witaminy. Troszeczkę miodu. Zwykły, kwiatowy. Dam go troszkę więcej, bo mam w zwyczaju to, że miód niespecjalnie się roztapia. I co? I 20 soku z cytryny. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. I odcedzam do mojej schłodzonej szklanki. Zestojmy. Wow. Niesamowite. Powiem wam tak, nie spodziewałem się, że ten wyjdzie taki dobry. Ześcik z cytryny. I zobaczcie, proste koktajle z wiśniówką są gotowe. Myk, tyk, tyk i już. Przypominam wam o moim pytaniu, jakiej wiśniówki użyłem, albo inaczej, jaką wy preferujecie wiśniówkę. Taką kupną, a może taką robioną w domu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak się robi wiśniówkę w domu, zapraszam na naszego bloga, jest recepturka. Tak, kochani, kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.